za tym. Jak mu kopnął w dupę, nie? Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry LEGO Jurassic World. Moi drodzy, dzisiaj kontynuujemy sobie dalej nasze przygody na Isla Sorna, jak wiecie to jest trzecia część LEGO. W związku z tym przejdźmy sobie dalej. Ja tutaj ogólnie trochę już, że tak powiem, doszedłem kawałek, bo już wiecie, żeby nam troszeczkę zaoszczędzić czasu. A czemu nie mogę tam przelecieć pod tym? Aha, dobra, taki ślisk. Dobra, z tego co mi się tutaj wydaje, że... A, tam nie mamy nic do roboty, czyli musimy iść po prostu wyżej, ale nie wiem, będziemy... A, o, proszę, przeszli! Cwaniaczki, kurcze. Dobra, i tu gdzieś powinna być... Aha, czyli my idziemy jeszcze dalej. Co tu się stało z tymi moimi postaciami? Aha, dobra, już przeteleportowały się tutaj, okej. Okay. Nie w tą stronę, czekajcie, czekajcie, nie w tą stronę. Czy tutaj wszędzie doskoczymy bez problemu? Alan, skacz! Skacz, dobra, zajebiście. I teraz jeszcze niszczymy tutaj. I tutaj chyba będziemy... Kurczę, nie pamiętam za bardzo tego momentu w filmie. Ale tu jest, widzę, coś ingenowe, więc... Chyba tu mamy coś do roboty. Zaraz sobie wszystko obkminimy dokładnie, co i jak. Dobra. Aha, to musi naprawić u deski. Okej, nie wiem czy... A, dobra, teraz mi się dopiero pojawiły, tak się zastanawiałem. Pokazuje mi się jakaś strzałka, a nic więcej? Czekajcie, to tutaj chyba będziemy... Tutaj chyba wykopiemy klucz do tej kłódki, coś tak czuję. Tak myślałem. No dobra, to w takim razie otwieramy i najprawdopodobniej zaczniemy sobie kolejny rozdział. Jestem bardzo tylko ciekaw, co to za rozdział będzie. No dobra. Zaczynamy. Jedną z niezwyklejszych cech Dilophosaura jest podwójny grzebień zdobiący czaszkę. A to już w sumie słyszeliśmy. To już była ta podpowiedź. No dobra, jesteśmy w centrum Ingenu. Ale uwierzcie mi, że ja naprawdę nie pamiętam za bardzo tego motywu z filmu, co tu było. Próbuję sobie przypomnieć, ale... A nie, dobra, był taki motyw, bo pamiętam, że oni, był taki moment, że byli w jakimś miejscu i pamiętam, że koleś chciał wrzucić monetę do automatu z przekąskami, a drugi to po prostu Alan chyba bodajże to rozbił. Coś takiego było w filmie, teraz sobie dopiero przypomniałem. Także tutaj było na pewno, tylko co tu się działo, to... I have no idea. Dobra, teraz tak, nie mamy żadnej podpowiedzi, gdzie tu iść, ale pewnie będziemy musieli wchodzić do środka. Jeszcze standardowo przejrzymy sobie wszystko dookoła, co, gdzie, jak, kiedy i za ile. Właściwie to wiecie co, przełączymy się może na dziewuchę. Tutaj już widzę, że w przypadku samochodu jest nam potrzebna albo super siła, albo dinozaur, także tutaj nie za bardzo jesteśmy w stanie ogarnąć. Wejdźmy do budynku. Dobra, i tutaj już widzę, że jest miejsce dla Udeskiego do strzelania. Aha, to jest 1-4, czyli najprawdopodobniej dostaniemy za to mini zestaw, dobrze mi się wydaje? Tak, dostaliśmy mini zestaw, okej. Dobrze, tutaj mamy, widzę, jakieś terminale, ale widzę, że kompy to idą w totalny odstrzał. Aha, czyli to jest ta maszyna, a czyli to są chyba te przekąski, czyli jednak będzie motyw z tym. Albo i nie. I znowu Darcy. A nie, jednak jest ten właśnie to z przekąskami, fajnie. Dobra, Udeski, chodź, będziesz tropił. Okej, dobra, i co tutaj wykopiemy? Aha, czyli mamy część mechanizmu, dobra, otwierającego chyba te rolety. Oczywiście. Dobra, ciśniemy. Tutaj, jeżeli dobrze... Tutaj chyba te triceratopsy, boże, te... raptory takie. Nie wiem, nie wiem, jak one się nazywały, naprawdę. Velociraptory, o. Tutaj chyba właśnie był motyw, że je tam gonili w pewnym momencie. Znaczy, ich goniły.
Oho, już coś tam, nie wiem, czy zauważyliście, było. Dobra, jesteśmy teraz... Aha, czyli tutaj będzie, widzę, dużo skakania i dużo różnych śmiesznych rzeczy zapewne do zrobienia. Zaraz sobie to wszystko ogarniemy. Dobra, i tutaj mamy teraz co? Aha, tu jest chyba motyw nas dla spadochronu. Dobra, no oni niestety nie prze... Aha! Czyli to trzeba tak ogarnąć. Dobra, czyli widzę, że tu musimy nieco bardziej przelecieć. Tam na górze widzę w ogóle też jakby coś było, ale pytanie czy... Ej, nie, no come on! Bullshit. Tutaj cały czas mnie zastanawia, do czego jest to takie niebieskie. Totalnie nie mam zielonego pojęcia, jaka... jaka z postaci jest w stanie to ogarnąć. Tam coś na pewno jest. Tam pewnie będzie jakiś mini zestaw albo coś w tym stylu. Coś mi się tak wydaje. Dobra, już też widzę, że rozdział najprawdopodobniej znowu będzie krótki, bo bardzo szybko nam tutaj idzie nam hajs. To są... Aha, czyli to nam pozwala się wybijać, okej. No dobra, tu jest też jakieś... Cóż. Aha, dobra, bo to są... jaja. No i dobra, tutaj mamy w ogóle, widzę, jakieś ramię dziwne, ale nie za bardzo wiem, co z nim trzeba będzie zrobić. Pewnie będzie trzeba je jakoś odpalić, tylko kurczę, wiecie co, nie mogę, nie wiem dlaczego, nie chcę mi, kurczę, ten ziomuś przelecieć, wiecie, tam na górę. A zaraz, może u deski może to, czekajcie, bo może tu któryś może to naprawić, a, no właśnie, dobra, Paul może to naprawić, zapomniałem. Okej. A, i on chyba nam to... podniesie, tak mi się wydaje. Aha, tak, to już wiem, dlaczego nie mogłem tam wejść na początku. Dobrze, zmieńmy sobie na Billiego. I przeskoczymy sobie na drugą stronę. Tutaj nam nie straszne, nic nam krzywdy nie zrobią. Okej, dobra, i teraz tak, tutaj widzę, mamy coś do zepchnięcia. No dobra, zablokowane, ale Paul będzie mógł nam to przeciągnąć zapewne. Hop. Dobra, mamy. Ale co działa? Aha, dobra, i tutaj nam się chyba zrobi kolejne ramię tego robota takiego, tak? Tak, owszem. Aha, i on zamknął nam tutaj, widzę, te jaja, więc chyba będziemy mieli po prostu skok, tak mi się wydaje. Ale to może weźmiemy sobie na Amandę, która padła. Nie wiem, dlaczego mam déjà vu, jakbym tutaj już był. To jest straszne uczucie. Dobra, tam na górze widzę, że jest zestaw, ale no, raczej po ten zestaw nie wejdziemy, niestety. Dobra, tutaj... We'll need to get those bones out of there. Okay, we need to get to that walkway above us. Fat chance with half of that ladder missing. Słuchajcie, wybaczcie mi naprawdę za psa, który tutaj szczeka, ale po prostu sąsiad sobie chyba jakiegoś kurde wziął i po prostu szczeka i przestać szczekać nie może. To jest po prostu... Oh. Zdaję sobie z tego sprawę, że większość z was mieszka w blokach i wam to totalnie nie przeszkadza, jak na dworzu psy szczekają, ale wiecie, jak się mieszka w domku jednorodzinnym, jeszcze takim zadupiu jak ja, wiecie, cisza, spokój, nie słychać samochodów, darcia się sąsiadów, czy tam, nie wiem, głośnej, chociaż ostatnio słychać głośną muzykę, to takie coś to jest po prostu tragedia, nie? Dobra, teraz tak, weźmy Alana, bo tutaj mamy do zniszczenia krzaczory i tutaj pewnie będzie teraz naprawianie, tak, naprawianie polem. Dobra, mamy kurek. Tylko te... Aha, czyli musimy go ogarnąć tutaj i wydaje mi się, że chyba będziemy wodę ogarniać, zarówno z jednego, w jedną i w drugą stronę. Dobrze mi się wydaje? To jest jakaś zagadka? Nie. W tą stronę. Aha, czyli po prostu przepompujemy z jednego do drugiego, dobra. I mamy... Aha, dobra, i tutaj Alanem będziemy mogli sobie zrobić dalszą część drabinki. Spoko. Spoko, spoko, spoko. Tu jeszcze mamy, widzę, krzesło, sobie je rozwalmy. Jeszcze sprawdzę, czy tutaj nic nie ma, ale widzę, że nic nie doskoczy, nic nie ogarnę. Dobra, chodź Amanda, pójdziemy tobą, bo ty masz lepszy skok.
Barze, co to za paskudztwo. Mamy tutaj, widzę też tą tablicę, ale to... Tego chyba żadną postacią nie będziemy w stanie zrobić, tak, bo nie mamy tego czarnego. Znowu nie pamiętam, jak on się nazywa, sorry. Nie, Jake chyba się nazywał, Jake? No nieważne. Jak wiecie, moja pamięć do nazw postaci w grach to jest taka, że jak jakąś gram, to pamiętam, jak jakąś nie gram dłuższy czas, to totalnie nie pamiętam, więc... Dobra, tu mamy, widzę, jakiś terminal. No i mamy już prawie połowę punkciorów. Dobra, zobaczmy, czy to... kto to może zrobić. To... O! Niekompatybilny z maszynami, dostałem trofkę. Spoko. To może... A, to może ta młoda zrobić tylko chyba. Oj, to wiecie co, tutaj... A czekajcie, może u deski jest też na kompie się zna... Nie, niestety. Także tutaj nie za bardzo jesteśmy w stanie ogarnąć cokolwiek. I tutaj widzę, że chyba jest... Tutaj w tym sejfie, tak mi się wydaje, że będzie albo ten... albo... No, tutaj też nie mamy dostępu. Będzie, moi drodzy, albo bursztyn, albo mini zestaw. Raczej na pewno, bo tak to troszkę wygląda. Dobra, porozwalamy standardowo wszystko. Mamy tutaj, widzę, coś do kli... O nie! O, przylazły, patrzcie, frejery. No, chodź, umieraj. Dobra, jeszcze ten jeden się tutaj nam ogarnia. Dobra, leży. I teraz tak, czy to mam zrobić Alanem? Nie, to mamy zrobić Billim, okej. Aha, bo tu robimy zdjęcia po prostu, dobra, ale to co będzie? 1 na 2, 1 na 3, co? Tam w ogóle pisaliście mi pod poprzednim odcinkiem, że było jakieś miejsce, w którym nie zrobiłem zdjęcia, a miałem możliwość. Wiecie doskonale o tym, że bardzo łatwo jest przegapić cokolwiek, więc no niestety przegapiłem. Dobra, tu mamy w ogóle jakieś wyjście, już widzę, to co, zrobię jeszcze te dwa zdjęcia i to tyle? Mam dziwne wrażenie, że się chyba rozdział nam skończy. Dobra, kolejny dinuś i kolejny... Znaczy, nie kolejny, tylko... Aha, bo to nie... Dobra, bo to nie było za tym. Jak mu kopnął w dupę, nie? Billy, brawo, kopnij dinozaura w dupę. I będziemy uciekać. Będziemy uciekać, wiedziałem, że będziemy uciekać. Tu będzie po... Aha, tu był... O, nie zdobyłem niebieskiej, mówią mu... Aha, czyli... Ej, no nie dziabaj mnie, kurde, paruwo! O, tu były dwie monety, świetnie, właśnie je minąłem. Fajnie, i zmieniamy chyba tak, zmieniamy... Hop, o, wziąłem niebieską, wziąłem... No i tej nie wziąłem, dobra. Tu była jeszcze, kurde. Tu może być, wiecie co, gdzieś mini zestaw, tak mi się... wydaje. Kurczę, nie mogę zbierać... Nie zbieram tych wszystkich, kurczę... Czemu nie... Czemu mi... Patrzcie, nie mogę tych niebieskich monetek teraz... O, dobra, mamy. No, ale nie będziemy mieli chyba prawdziwego... Znaczy, tego. Wbrew wszystkiemu, coś tak czuję. Jakoś za wolno nam to wszystko idzie. I tu chyba będzie za chwileczkę koniec. Tak, przedostaliśmy się do jakiegoś magazynu. The fuck? Aha, dobra. Zamknęliśmy go, okej. No dobra, wzywa pomocy, ale my chyba już nie wezwiemy pomocy, bo chyba się rozdział skończył, norma. Także dobra, słuchajcie, placówka hodowlana, znowu wyszedł krótki odcinek, około 14 minut, no ale tak jak mówię, ja niestety wam na to Lego nic nie poradzę, robimy rozdział. Także cóż, no myślę, że na dzisiaj to by było na tyle. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na wszystkie social media, linki macie standardowo w opisie do filmu, a my widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Także na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć, pa, pa.